trzeci odcinek i tym razem schodzimy do kanału. Ty raczej nieprzypadkowo od razu się tutaj znalazłeś na wejściu, więc trzeba będzie cię w jakiś zmyślny sposób wykorzystać. Zastanawiam się teraz, Woda. Okej. A gdybym to wziął i postawił gdzieś tutaj, to co mi to da? Zaraz się przekonam. Złap się. A my lecimy do góry. Chociaż chyba powinienem to postawić gdzieś indziej. Ale tak myślałem. Tylko pytanie, czy jestem w stanie to tak szybko transportować na lewą stronę. To jest dosyć zasadnicze pytanie. Chyba że mogę coś tam na górze. Właśnie. Musiałbym chyba to postawić gdzieś tutaj. Wejść sobie na górę. Ciebie odsunąć. I zejść na dół. Przestawić dźwignię. Był cały czas plan. To chyba muszę następną sobie tutaj podstawić. I jedziemy na górę. Okej. Kwestia wody. Myślę, że utonięcie jest jedną z dalszych rzeczy. A z całą pewnością nie powinienem tutaj wylądować. Tak, jak już myślałem na samym początku. No okej. Plan już wiemy. Szybko weźmiemy to, otworzymy. Kulka wtedy padnie do nas, ja to zamknę, przetransportuję ją na prawo, szybko wbiegnę na górę i potem zobaczymy, co będzie się działo. Okej, dobra. I jedziemy tam. W teorii to powinno działać. Zobaczymy, jak wygląda praktyka. Naprawdę? Dobrze. Ok.
Okej, tam jest jakaś dźwignia. Tylko obawiam się, że jak ją przestawię... coś się może stać. Okej, nie zginąłem. To jest plus. Wystawmy teraz siebie. Troszkę poziom wody nam się. To jest pytanie. Co ja powinienem tutaj zrobić? Z całą pewnością z tego nie wskoczę tam. Można... no tak jak myślałem. Z całą pewnością nie wskoczę. Oj, coś czuję, że tutaj będzie... trochę tego ginięcia. No, okej, pokombinowałem. To już wiem, że mogę tak przejść. Mogę też tutaj wskoczyć. Natomiast co mi daje przestawienie tego? Podnoszę trochę poziom wody, ale gdybym teraz wrócił do... w dół, w dół, w dół. Gdybym teraz wrócił do tego... gdybym teraz... właściwie to ja nie wiem, co teraz miałbym zrobić. Bo co mi da ponowne przestawienie tego? W sumie niewiele. Bo wskoczenie do tej wody czy mnie zabije? Tak, zabije mnie. Nie zmieniamy tego. Cóż mogę zrobić? No to się wydaje logiczne. Natomiast co potem? Co mi daje ta beczka? Poza tym, że mogę sobie po nim poskakać. Zamknięcie włazu raczej mi nic nie da, bo to już testowałem. No, chodźmy w dół. Sprawdzimy to jeszcze raz. Ale z drugiej strony już ten etap przechodziłem. No to de facto mi nic nie dało. Pojechanie wyżej też mi nic nie daje. Puszczenie w tym momencie wody. Wracam do punktu wyjścia. No to jest ciekawe. Pytanie, ile musiałoby być tutaj wody, żebym mógł przeskoczyć to? Bo to może być dosyć tutaj kluczowe. Wygląda już całkiem dobrze. Tak więc wrócę się tam. Jeszcze troszkę dopompuję. Chociaż nie, teraz przecież nie dopompuję tą wodę. W sumie spróbujmy. Zobaczymy. Może się uda. Powinno się udać. Brawo. I się udało.
chyba wolałbym po tym raczej nie łazić. Aha. Czyżby to znowu miało mi zażreć mózg? Właśnie. Zażarło mi mózg. Tylko jak sobie z tym poradzić? Okej. Może właśnie zepchnę to. No dajesz. Okej. Czy coś mi da pójść tutaj? A tu mnie zawróci. To jest jakieś rozwiązanie. Dobra, czy nie wiem co się wybierać, ale tutaj czemu by nie? O da. Jesteśmy się bali. Auć. Troszkę inaczej sobie to wszystko wyobrażałem. Zwłaszcza, że prawie doleciałem. Chociaż nie wiem, co miałbym później zrobić. Czy jakoś moja skrzynka nie płynęła, więc... Czy nie pływała? Więc zróbmy... na szybko test. Czy jak? Biegnę w tym kierunku. Odwrócę się na tym świetle. Patyk
taki leży, ale chyba... Czy mogę tu skoczyć? O. Chociaż w pierwszym odruchu myślałem, że zaraz się zabiję. Jakoś się udało. Wygląda na miejsce, w którym mógłbym się poparzyć, ale na szczęście tak się nie stało. Wolałbym się pośpieszyć. I z pewnością wyobrażałem sobie to trochę inaczej. Kurde, typowa gra zręcznościowa, a jakoś nie idzie. Okej. Jednak się nie odłamało. To może troszkę pogruchotać jajka. Jak walnie takim prądem. Właśnie. Tak też myślałem. No, zapal się i lecimy. Było tak blisko. Tak blisko. Dobra, ruszam. Dobra. A co z tym te? No się chyba nie będzie świecić. Tym, że jest cały czas problem z E. Gdybym tam strzelił, chyba mogę to zrobić. Na przykład wyłączył to. Dobra, nie zabij się teraz. Przeskoczenie przez to H było dosyć... Nie chciałbym użyć słowa na H, ale ciężkie. Nie oszukujmy się. Łatwo nie było. Się udało. Okej, co my tu mamy? Chyba trzeba dosyć szybko po tym przebiec i raczej wolałbym po tym nie skakać. Się to przebić. A może, żebym mógł skoczyć z tego. No nie. Gdybym tak zrobił coś takiego. No właśnie. Tylko, że jeszcze tam trzeba było się złapać. Ale kto o tym wiedział? No, to sobie skruszę troszkę. Ale przynajmniej już mniej więcej wiem, w jakim kierunku zmierzyć. Cholera. Tak blisko. Wydaje się właśnie, tak jak myślałem, że ta lina zaraz może się urwać i się faktycznie urwała.
można by powiedzieć, ale urwał. Au. Serio? To miało się tak skończyć? Pytanie, co mi da pójście w tym kierunku? Na chwilę obecną chyba nic. No dokładnie. Chociaż tam są jakieś sznury, więc może coś tam być do zrobienia. Ale dobrze, że sobie od razu tutaj to rozwaliłem. Będę miał na przyszłość. No to znowu kontrola umysłu. No, a gdzie jest to światło? No, no właśnie, czyli dobrze, że to rozwaliłem. Inaczej bym po prostu na to wpadł. Także zmieniamy kierunek i lecimy zobaczyć, co się kryje po drugiej stronie. Miejmy nadzieję, że tym razem pierwszej próbie się uda. Przejdźmy niczym zombie. Nic się nie dzieje. Jak na razie. Chociaż dosyć daleko muszę iść. Okej, nadal cały czas żyję. A to jest w tym wszystkim najważniejsze. Teraz pytanie, raczej wolałbym chyba nie naciskać na ten guzik. No ale z drugiej strony chyba powinienem. No właśnie. Powinienem. Ale kto mógł to wiedzieć? Ciekawe, powinien to być jakiś licznik. Troszkę inaczej też sobie to wyobrażałem. Miało się w ten sposób, a w ten sposób się udało. No, było ciężko, ale jakoś się udało.